W dniu dzisiejszym cieszymy się, świętujemy, celebrujemy oficjalne otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży. Tak naprawdę ta strzelnica nazywa się System Szkolno-Treningowy Pojedynek i jest niezwykle... System Szkolno-Treningowy Pojedynek, zwany pod skróconą nazwą Strzelnica Wirtualna, tak naprawdę jest od niecałych 3 tygodni w naszej szkole. Przewidywane korzyści to po pierwsze wyszkolenie strzeleckie dla 3 klas wojskowych, technika, logistyka, oddział przygotowania wojskowego, a jest to 84 osoby, ale również zmodyfikowana podstawa kształcenia w przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa zakłada obowiązkowe elementy wyszkolenia strzeleckiego. Jeżeli połączymy te dwie rzeczy, czyli wyszkolenie strzeleckie, doskonalenie tych umiejętności w klasach wojskowych, ale również wymogi programowe, to ta strzelnica jest wręcz niezbędna tak naprawdę dla szkoły i dla środowiska lokalnego. Ta młodzież, która w tych szkołach jest i wybiera te klasy mundurowe, to przede wszystkim też chcę spróbować tego innego środowiska, to jest wyznacznikiem tego jest między innymi umundurowanie, ale również zajęcia, które są prowadzone zgodnie z planami przez instruktorów z pułku i teoretyczne i praktyczne. Tutaj przekazanie w ramach środków przekazanych przez pana ministra, jak również przez samorządy powoduje to, że mamy kolejne narzędzie do tego, żeby ci młodzi uczniowie mogli również praktycznie zobaczyć, jak działa broń, jak to można oczywiście symulacyjnie prowadzić strzelania z broni długiej, z pistoletów, co na pewno przyczyni się również do tego, że później przy ewentualnym wstąpieniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, czy wcześniej szkolenie przygotowawcze spowoduje to, że na pewno będzie łatwiej to zrealizować. Dodatkowo nie ukrywajmy to, że również w środowisku cywilnym wzrosło zainteresowanie strzelectwem, więc strzelnice wszelkiego rodzaju są otwarte, oczywiście w ramach strzelań z amunicji bojowej. A tutaj, tak jak przedstawiono w tej sali, która jest przeznaczona do tego szkolenia, symulacyjne strzelania są, więc nie tylko statyczne, ale również to, żeby młody uczeń nie znudził się po 2 minutach, tylko mógł postrzelać sobie na sucho. To jest bardzo ważne i dzisiaj uważam, że to wydarzenie jest jak najbardziej właściwe i to, co się wydarzyło, że takie urządzenia tego typu trafiają do szkół mundurowych, ale i innych, jak wiemy, to jest bardzo ważne. Cieszymy się niezmiernie, że miasto Łomża otrzymało dofinansowanie na 2 strzelnice. Jedna strzelnica w ekonomiku, druga w budowlance. Wartość dofinansowania to 80%, 20% to wkład własny z budżetu miasta. Niezwykle ważne są działania, które mają na celu podnieść jakość kształcenia w naszych placówkach oświatowych. Cieszymy się z tego, że Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło program, w wyniku którego mogliśmy aplikować o środki zewnętrzne. Widzimy, jak w ostatnich latach Wojsko Polskie rozwija się w naszym mieście. Rozwija się 18 punkt, coraz więcej osób jest zatrudnionych w pułku, coraz więcej też mamy żołnierzy. I w ekonomiku mamy już od kilku lat klasę mundurową, która kształci właśnie w kierunku technika. I mam nadzieję, że ta młodzież, dobrze wykształcona młodzież, dzięki dobrej kadrze, która tutaj pracuje, ale też dzięki nowoczesnym możliwościom i takie możliwości niesie ze sobą strzelnica wirtualna, będą mogły w przyszłości podjąć pracę w naszym mieście, w naszym 18 pułku.